Cześć, siemano, strzeleczka, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku naboru show z testowania. Jestem Obrączkowski, cześć Mieciu. Cześć. I dzisiaj będziemy testować dalej, jak obiecaliśmy i tak wspominałem, że będę chciał zrobić sobie akcję a la ziemniaki, a la buraki. No i postanowiłem, że jednak posiedzimy trochę w ziemniaczkach, bo tych buraków z farmingu już trochę testowaliśmy, a tych ziemniaków to nie wiem, gdzieś wyrywczo może pojawiły się z dwa odcinki. Brączek się bardzo cieszy, mam nadzieję, że wy też na ten odcinek i że ten odcinek wyjdzie właśnie w niedzielę. Bo od poniedziałku wyjeżdżam do siebie, wracam i nie wiem, czy będziemy za dużo nagrywać. Postaram się dzisiaj parę odcinków jakichś dla was nagrać, żeby w tygodniu wpadły, ale już w następnym tygodniu będziemy się starać, aby to wszystko wróciło do normy. Jak widzicie, no parę zestawów poszykowane, Brączkowski i już kopie, ale prędko, ty nie za prędko jedzie? Nie, to wolniej, dobrze. Nie wiem, ile tam z 8 na godzinę może będziemy jeździć. Mamy dwa zestawy do kopania, oczywiście zestawy Grimme, do tego New Holland oraz Fendt. Jak widzicie, tam już sobie stoi dojczyk. Mam nadzieję, że dosyć fajna maszyna. Udało nam się wybrać i wam się odcineczek spodoba. Dobra, będę jeździł 8 na godzinę, bo w sumie jest dobrze 8. No, jesień na pełnej, ja to teraz rozkopię i możesz jechać za mną. I później trzeba będzie się chyba obrócić z tego. Ale ich nie trzeba ogłaniać? Co? Ich nie trzeba ogłaniać? Nie, ta maszyna od razu sama sobie ogławia. Czekaj, ja też sobie wprawdzie ustawię 8 na godzinę. To ja będę jechał za tobą teraz tu. Tak. O, jest ok. Fajna akcja, bo rzadko kiedy coś takiego w ogóle robimy. Szkoda, że te słupy tu stoją, tylko mi trochę przeszkadza. Dobra. No to dlatego też, jak widzicie, sami poprzeczniaki sobie zostawiłem. Kurde, znowu nie wzięliśmy obracania się. I trochę niepotrzebnie minimalizowałem przed odcinkiem, bo momentami laguje. Ale mniejsza z tym. Więc mówię, no akcja taka nietypowa, bo mało kiedy żeśmy cokolwiek robili. Nie wiem, może z dwa odcinki miałem na kanale. Wiem, że na początku farminga miałem jakiś odcinek z ziemniaków, bo chciałem sobie potestować, ale to był właśnie taki z tej serii do testowania, na oryginalnej chyba nawet jeszcze do tego mapie. Boję się troszeczkę tutaj o to było to, ale chyba powinniśmy się... Czy się utopisz? Myślę, że tutaj jeszcze nie, ale tam jest to błoto takie, wiesz, co pod spodem ja zawsze robiłem. Co się zawieszasz, więc troszkę się o to boję. Ty jedziesz za mną teraz, tak? Tak, tak, tak. To ja nie wiem, czy nie poczekam, bo tu się trzeba odwrócić i w drugą stronę będziemy teraz jeździć. Chyba, że jeszcze tykaj. Tam się zmieści koło już dojcza? Powinienem się zmieścić, dobra. No jak chcesz, tam możesz jechać tam, nie? Bo już wiesz co, chciałem jeździć ciągnikiem nie w redlinach, nie? Tak chciałem zrobić, żeby po prostu to lepiej wyglądało. Jak możesz to weź sobie... Znaczy wiesz, to mamy wąskie koła, w sumie to możemy między redlinami też jeździć. Dobra, nie? To jeszcze zraz możemy jechać. Najwyżej następnym przejazdem już sobie to ogarniemy. Tam się dobrze jedzie, bo w sumie ci koła idealnie pasują w redliny, więc to jest spoko, nie? Dobra, ja opuszczam. Chyba tu się powinno jechać w trzecim, w którym tu się jedzie. Ty, weź tak jać, nie? No. Żeby to kopało. Jak będziesz tak jechał, to będzie dobrze. Dobra. Dobra? Do prawy jednak, muszę jechać ty. Sobie w trzecim. A ile ty masz? Co? Z tym. A ty masz troszkę więcej i ty już będziesz sypał ogólnie. Bo ja przed odcinkiem musiałem sobie tutaj wykopać ten poprzecznik, z racji tego, żeby po prostu tutaj dało się... Bo ja teraz tak patrzę, mówię, kurde, dało się mam sporo dosyć. No, ty już będziesz sypał zaraz pierwszy. I mówię, to później jeszcze myślę, że mieliśmy na typowej polskiej wsi albo na Borusiowie. Na pewno coś z krukowiakiem, co żeśmy sobie tak testowali. Tak, to na Borusiowie mieliśmy. Tak, to mówię taki mniejszy, ale czy takimi Grimmami gdzieś jakiś odcinek był? Nie mogę sobie, kurczę, w ogóle przypomnieć. Więc mówię, dzisiaj fajnie wreszcie sobie przetestujemy, a też taki fajny tutaj jesienny klimacik jest. Za oknem również, o! Za oknem również pada dzisiaj deszcz. Nagle zaczęło sobie padać. No, no i fajnie. No, także... Dobrze, że deszcz, a nie śnieg. Jo, choć już niedługo podobno. Ale zobaczymy, co to z tego wyjdzie. I ogólnie jeszcze dzisiaj będziemy też testować jedną fajną maszynkę, której wcześniej nie testowałem, a będzie to... Nie wiem, jak to można nazwać, palesiarka? Maszyna, która zapakuje nam tutaj te ziemniaczki w palety. Więc też taka dosyć inna ciekawa sprawa, akurat myślę, że dosyć pasująca jak na takie gospodarstwo, że tak powiem maszynowe, które już taki sprzęcior posiada, no bo mieć dwa kombajny Grimme, no i jak widać ciągniki też niezbyt słabych marek, no to już stać na pewno na coś więcej, tymi ziemniakami się już... Tym bardziej, że chyba nie robiliśmy ani razu tych palet. Zajmują, no właśnie ja nie mogę sobie przypomnieć tego pierwszego odcinka i wiesz co, nie wiem czy nie robiłem tam, bo cały czas w głowie mam tą miniaturkę, na której właśnie jest ta paleciarka. A sam byś to robił? Nie. Pamiętasz tą serię, co żeśmy... No ja nie grałem na tym odcinku ziemniaków. No z ziemniaku może i nie... Oj, właśnie się bym zastanowił. Znaczy, to na pewno nie było palet, bo nie przypominam sobie nic. No dobra, no to może, nie wiem. Dobra, mniejsza z tym. Ty, czy zapełniłeś pierwszą przyczepę? No. O kurde, to my dwa...
dwa kombajny praktycznie i... Wiesz co? Tyle ci się teraz jak dojedziesz do końca, nie? No. To ty się odwróć i jeździ już przy tym, nie? Ja się tu teraz też odwracam i będę sobie do środka już kopał. Kurde, to dwa zbiorniki i ty będziesz musiał jechać. Wprawdzie dobrze, tylko ogólnie zastanawiam się jak ta paleciarka działa z racji tego, że kurczę jest tam... strasznie dziwnie podczepianie, że tak powiem, do niej. Nie ma ani wałka, nie wiem czy przy niej musi stać w ogóle ciągnik, czy też nie. No na pewno, jak nie ma wałka, to na pewno nie musi. I też tak troszkę to mówię, dziwnie wygląda, bo nie wiem jak tam sypać, musiałaby być jakaś tandema. Albo nie wiem, tak dobrze by trzeba było podcofnąć przyczepą. Ale raczej musiałbym wtedy sypać przyczepami. Ciekawe czy one mają do tyłu wysyp, czy tylko sam syp. To mnie mega zastanawia. Więc będziemy sobie... Jak? Co, innym tym? Innym taśmociągiem z kupy ciągniesz do... Znaczy wysypujesz na kupę? Dobra. Jednym i tym taśmociągiem... Ale równie dobrze będę mógł zrobić tak, jak ja przygotowałem na ten odcinek, czyli sypać będę pod halą ziemniaki i będę ładował sobie ładowarką do tej maszyny. No myślę, no że to również to samo, bo to samo taśmociąg robi. No. Ale ogólnie ładne zestawy, fajny klimat jest. Podoba mi się ten jesienny klimat tutaj. Jak sami widzicie, spoczko dosyć to wygląda. Kurwa, dzwoń do energii, że słupy wygiąłem. Dobra, ja już jadę tutaj do ciebie. Poczekaj, bo mam małe problemy. Dobrze, weź. Rozumiem. Lekko ziemniaki wygniote, ale no niestety tak to jest, jak już... Fajnie jak on skręca. Jak te słupy, kurde, cholerne są na tych polach pierdzielone, się zakręcić nie idzie. No to polska wieś, tak? No. Witam bardzo serdecznie. Jeśli tak dobrze, bo na nożynku to 14 jest. Ogólnie orki, z Majorki. Ostatni dzień, teraz Olek będzie, Brączek w tym tygodniu. Zapraszam bardzo serdecznie na vloga do Brączka, bo się pojawi niedługo właśnie. Tak, jakoś na dniach powinien się pojawić. Teraz akurat ja sobie wyjadę, to Brączek będzie miał chwilę na sklejenie. Myślę, że już jak później, za jakieś dwa tygodnie, myślę, że zaczniemy wreszcie streamować, już powoli. Tak. Bo naprawdę nas do tego ciągnie. A teraz jeszcze tak wiecie, tych odcinków, coś tam ponagrywać, coś tu poszykować, bo jak sami teraz widzicie, no kurczę, jednak czasami chwilkę trzeba poświęcić. Dzisiaj, nie wiem, z godzinkę musiałem ogarnąć tutaj na tej mapce coś, bo nie wiedziałem na którym polu to robić, bo tak najpierw zrobiłem dwa pola, okazało się, że mówię, kurde, na dwa kombajny, dwa pola, troszeczkę słabo to wygląda, więc mówię, ogarnę sobie jakieś troszkę większe pole, ale nie było nic takiego równego i postanowiłem, że połączę te dwa obok siebie, zresztą tych prac na tym Bolusiowie, na tym polu akurat chyba było najmniej, więc nawet spoko, że w tej części wreszcie będziemy mogli się pobawić. Dobra, uważaj, bojna zakręca mocno. Właśnie widzę, jak tam pięknie z tego wyrzuca. Kiedy nie masz zbiornika pełnego? Jo, 95% patrz. Kurde, dobrze powiedziałeś, bo jak nie mam słuchawek, ale to nie wiem, nie ma pikania, nie? Nie, nie, tak. Nie. Dobra, ja sobie wyłączam. Jak sobie wysypiesz, to zawieź w sumie, bo tam będzie chyba pełen zestaw, który teraz, jak już wysypiesz tam przyczepę. Tak mi się wydaje. Też mi się tak wydaje, że wtedy będę mógł już sobie jechać. Kukurydza ładnie. Jakbyś mógł tam obróć w miarę szybko, bo ja będę miał zaraz ten. To moim będziesz kopał. Inaczej ja przyjadę i wtedy fendem będę sobie kopał. Bo ty teraz wysypujesz na hale i od razu wracasz, czy będziesz tam jeszcze ogarniał te palety? Znaczy wiesz co, ja chyba wysypię i wracam, bo później sobie pojadę pod koniec odcinka. Bo nie ma sensu, żebym teraz, wolę sobie pokopać, nie? Jakiś czas? No też, kurwa. Też mi się tak wydaje. Patrzyłem na UE i przypierdoliłem przyczepę. O mój Jezu, nowe przyczepy, jeszcze kurwa jedna nie nasza, odcinka pożyczona. Przestań. To wszystko nasze, ale ładnie tu jest na tej mapce, strasznie mi się podoba. Więc teraz już ziemniaczki, a w następnych odcineczkach na testowaniu z Bolusiowa sami napiszcie, jestem mega ciekawy co wymyślicie, co byście chcieli zobaczyć. My na poprzednim odcinku Brączka, jak ktoś nie widział, nie będę wam mówił co robiliśmy, także ja was bardzo serdecznie tam zapraszam, bo naprawdę fajna, ciekawa akcja, testowaliśmy takie rzeczy jakich wcześniej nie ogarnialiśmy i też mamy też sami ciekawe pomysły na kolejne odcineczki, dobra. A czasu jeszcze jest dość, także... Dobra, ja sobie ogólnie chyba tak tu zostawię ten kombajn. Może by ci nie przeszkadzał tam na nawrotach ani nic. Dobrze. Wsiadamy sobie tu do ojca. Czy można to otworzyć? Nie, można tylko podskoczyć na schodkach. No i fajnie. O, loading. Podoba mi się strasznie tył. No 91% nie ma sensu dosypywać chyba. Jadź tam. Włączamy sobie kogucika i zmierzamy sobie na tamte gospodarstwo. Moim zdaniem fajne takie przyczepy, fajny taki całkiem ten zestaw. Ten Deutsch w ogóle fajnie wygląda z tym, nie? Bardzo mało żeśmy ogólnie Deutschów używali w tej wersji farminga. A naprawdę niektóre są świetne. Czekaj, nie mam. Szczególnie te mniejsze, nie? No, te mniejsze są naprawdę bardzo ładne. Dużego Deutscha mamy na od zera do farmera, też jest fajny. Ale jakoś zawsze bardziej mi się podobały te mniejsze, te czwary, nie? Tak, ten naprawdę, nie wiem czy nie mamy kamery zbliżonej za mocno.
opcjach. Ja pierdolę, to drzewo 3 lata temu się obaliło na widzi, tak chłopaki, tu w ogóle nie mam czasu tego ogarnąć. Mój Jezu, to jest jakaś totalna masakra. Więc mówię, zobaczymy co w kolejnych odcineczkach pomyślicie. Myślałem ostatnio ogólnie zamiast tego odcinka, miałem robić sobie orkę, ale nie taką dość typową, miała być to orka z tym wałem z Expomu, czy jakoś tak, ten taki z przodu podczepiany. Chciałem, mówię, to przetestować, bo wcześniej to nie było testowane, nie wiem czy jakiś w ogóle pług jest z wałem, oprócz tej trójki takiej niebieściutkiej, którą testowałem, czy to czwórka była? To już właśnie ją testowałem, tak, to ja już sobie ją wcześniej też testowałem. Więc mówię, nie ma sensu takiego samego. I no mówię, może jakiś jeszcze fajny odcinek coś z pługiem ogarniecie. Mówię teraz takie bardziej, no najbardziej tutaj chcę, żeby były to prace takie jesienne, z racji tego, żeby to wszystko pasowało. Dobra, my tu sobie wjedziemy. Tak wykręcę. Gdzie to jest dwurzędówka? Dwurzędówka, nie? Tak, to jest dwurzędowy kombajn. Ja pierdolę, ale będzie ciężko tutaj później ten. Pierwsza przyczepa, prosiłbym na... O kurwa, a to na obciążnik. Obciążnik nie chciał na prawo sypać, nie wiem, nie pomogę w ogóle, o co chodzi. Wiata mówi nie i chuj. O, nie ma to jak kurwa włączyć wysypywanie i milion na konto pływa. Można, no, można. Fajnie i to jest spoko. To mi się naprawdę bardzo podoba. Jest zajebiście. Oby tak częściej było. Na Mazarskim rejonie. 17-17, pięknie, pięknie. Czekaj, czy jak żniwa w Mokrzynie będę sypał gdzieś tam zboże, to kurde mi też na milion. Bohno by był na pewno zadowolony, byś został pracownikiem miesiąca. Tygodnia na pewno. Nie, myślę, że miesiąca na spokojnie też. Dobra, ty sypy, panie, przyczepy na tył, nie dziękuję. A dobra, chuj, pierdol to, syp na tył. Ale poszła tam mocno, zaraz zawadzi obelkę, wiata się oboli. Nie. O Jezus. Gdzie, do góry poszła? Jo, ale nie, dobrze jest. Nie, do tyłu chciałem wysypać, mówię, a kurwa, chyba to nie był dobry pomysł. To przecież na boki się sypie ziemniaki. Jo, no. Do tędy mówię. Co się dzieje? A! Ale to pole pokopane. O, jak widzicie, tutaj jest ta maszyna. Ursusa takiego sobie wybrałem, ale tu trzeba będzie powoli wyjeżdżać. Mój Jezu. Czemu powoli? Ty, żebyś się dobrze złamał tylko. Pa! Ogień, chłopie. Ogólnie, co się dzieje w Mokrzynie? Są płyty zakładane. Może kiedyś Brączek na pewno, jak będzie już więcej założone. Myślę, że dopiero gdzieś na wiosnę chyba pokaże się jakiś lepszy film, chyba że jeszcze w tym roku, jak no na zimę, myślę, że na zimę sobie coś może nagram, bo ostatnio żeśmy, powiem wam, oglądali sobie vlogi nasze zimowe, jak właśnie byliśmy w Mokrzynie, także myślę, że też coś się pojawi, bo i teraz ta wiata, którą już widzieliście na vlogach czyszczenia, na przykład Petkusem, ta wiata teraz będzie już obijana blachą dookoła, znaczy no te ściany dwie, boczna i tylnia. Będą drzwi już teraz stawione właśnie pomiędzy wiatą a garażem. W garażu już teraz spółki są porobione. Także już tam piec będzie teraz montowany. No i wreszcie się zacznie. Myślę, robienie... że zimą na pewno nagram jakiegoś vloga właśnie takiego typowego z pokazania co nowego w Mokrzynie i... Ja wiesz co bym chciał nagrać? I może kiedyś nam się uda, że właśnie jak... No bo będzie, jest roboty sporo przy maszynach w Mokrzynie, że tak powiem. A, ty tak gdzieś stanął, dobra. Tym fędziorem. Jest dużo roboty i przy kombajnach, i przy ciągnikach, i może kiedyś będzie się tak dało i Piotrek będzie chciał właśnie założyć tak kamerkę, nie wiem, w przyspieszonym tempie coś takiego zrobić, wiecie, taki typowy z garażu, bo wcześniej jakoś nam się nie udało, zawsze jakoś tylko łapaliśmy sobie tylko takie pojedyncze ujęcia, coś w tym stylu, a może w tym roku właśnie się uda, jak teraz taki ładny garaż jest. To może jakoś to sobie wykorzystam. Aha, widzę, że ja już muszę sypać. O kurwa, Krzysiek, tam uważaj. Nie wiem, czy się... Nie no, można sobie jeździć z tym od razu do tego. Z czym? Jak masz wysypywanie włączone. Czemu nie? Nie, bo widzę, że od razu automatycznie podnosi się też tamto do tyłu. Dobra, sobie cofnę. Kurwa, ciężko się cofać. Nie lubię, jak Ośka przy czymś skręca. Nie mogę tego wtedy wyczaić. Kurde. Mnie wkurza, że teraz mi bierze dwa rzędy, raz trzy. Jak chce wziąć 3, to mi kurwa bierze 2. Dobra, żeby tu się przyczepać. O kurwa, jego mać. I to mnie troszeczkę właśnie denerwuje w tym, że jak ma brać 2, to niech bierze 2 i tyle. Teraz ogólnie już jest praktycznie, no wszystko skoszone zostało w Mokrzynie. I tak skoszone? Właśnie, no jeśli chodzi o żniwa. I no tak to pan już Bogdan, dawno. No pan Bogdan, no co dawno, kukurydza przecież niedawno. No jo. Co to, tydzień temu? No dwa. No dwa tygodnie temu została skończona kukurydza i teraz pan Bogdan sobie, wiecie, pospisywał ile to tam dane kombajny nakosiły. I powiem wam, że tak średnio na kombajn myślę, że ze 150 wyszło, nie? No bo tam tak, jeden ma 180... 600?
Łącznie jest 600? Łącznie jest 600 zbóż plus 130 chyba kukurydzy. No i tak, no jeden ma tam 180, 160, 100 chyba 40, 120 jest i 130 jakoś. Najwięcej tak jeden ma 157 chyba się to się nie, miało. 180. 170. Oj, bo wcześniej jeszcze śmialiśmy, mówię, kurde, zobaczcie, jeden forsznit, a skoszony mi się wydaje, że właśnie... 170 albo 180. 180, mówiłem, bo mówię, kurde, pomyśleć sobie teraz na gospodarstwo 180 hektarów, to już zazwyczaj każdy ma większe jakieś trochę maszyny. A mówię, a takim forsznitem można? Można. Więc, kurczę, naprawdę bardzo fajnie. Ale w tym sezonie i tak chyba wykosiłem mniej. W tym roku zbóż było około 600, lekko ponad, a... W zeszłym roku było 800. No, także powiem wam, że... Ale i tak fajnie ten sezon, dobrze, że udało się jakoś normalnie to wszystko skosić. Nie było takiej łapanki jak rok wcześniej. To ja biorę... Dwa biorę. I tu widzę trzy. Musi jakoś miniemy. Dobra, ja ci zaraz zjadę. Nie, jedź normalnie. No, przestań. Miniemy się, jedź. Patrz, zobacz teraz. Jedź! Nie. Ja będę ryzykował. To jest nowy sprzęt, milion kosztował, kurwa, halina, zobaczy. Ja profesora. Tam bez ryzyka nie ma. Jo, patrz, wystaje coś, kurwa, schodków nie złożyłeś. I by było. Aby trafło mocno. Pieniądze poszły w pizdzie. Dzisiaj będziemy nagrywać od zera, jeżeli Adaś będzie. Umówiliśmy się na około 15 godzinkę. Także dzisiaj będziemy sobie jeszcze nagrywać od zera do farmera, które prawdopodobnie powinno wam się pojawić jutro, czyli w poniedziałek. Jeżeli tak wszystko będzie git. Kolejny odcinek od biedaka pojawi się gdzieś, myślę, około środy. Właśnie akurat środy Wszystkich Świętych chyba, nie? Wszystkich zmarłych, tak. Także pojawi się... Co, dziki były, czy co? Jo, tam dziki były, poryły strasznie te ziemnioki. Więc pojawi się prawdopodobnie w środę. I czy jeszcze coś jestem w stanie nagrać? Coś mieliśmy do mnie nagrywać? Nie, to będzie tyle. A jakoś tak zrobimy, żeby po prostu, wiecie, z Brączkiem sobie na zmianę to wrzucać, także Bronuś by sobie wrzucił wtedy we wtorek. Czy ja obstawiam, że ja będę nagrywał sobie singla, więc tak siak mnie będzie codziennie odcinek. No to ty będziesz miał codziennie, ja mówię, ja będę chciał tego biedaka naszego wrzucić gdzieś tak, no mówię, wtorek, środa. Bo nie wiem, czy będę miał czas siedzieć na kompie, jak zjadę do siebie na akurat Wszystkich Świętych, więc no mówię, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, także musicie nam wybaczyć znów tą krótką przerwę. Chociaż naprawdę mega się cieszymy na tą waszą aktywność, nawet jeżeli coś nie pojawia się z farminga, a pojawił się właśnie Spin Tires. Mega mnie to zmotywowało do nagrywania właśnie innych gier, ale choć nie powiem, bo było beka, było fajnie. Naprawdę w takich grach można się czasami też wychillować, nie trzeba mieć jakiegoś danego tematu, o którym trzeba sobie pogadać. Więc tutaj na pewno kolejny odcinek prawdopodobnie będzie u Brączka z Spin Tiresa, którego postaram się dzisiaj też nagrać, żebyś chociaż w tygodniu mógł wrzucić, żebyśmy po prostu tutaj... Znaczy nie wiem, czy będzie u mnie, muszę z chłopakami się dogadać. No albo jeszcze no. Albo u mnie, albo tam u Tanasa czy Ładana będzie. No, tam więc... akurat w sumie nie robi różnicy, więc... Więc musimy zobaczyć, jak tam chłopaki, bo oni też mają swoje serie, też mają na pewno poplanowane jakoś, więc tutaj dogadamy się i na pewno na tym tygodniu, który teraz będzie, pojawi się jakiś odcineczek jeszcze na pewno ze Spin Tiresa. A jeśli chodzi o inne gry, no tak już zbieramy się z Rocketem i tak jakoś teraz no nie mogę zbytnio grać z tym palcem. Jedynie dobrze, że ta kierownica jest, bo powiem wam, ciężko jak gram sobie na od zera, nie nagrywam odcinka, no to jeszcze jakoś da się radę, bo drugą ręką sobie pogram, a tak to jest troszeczkę słabo. Więc całe szczęście, że ta kierownica jest. Brączu sobie trasy zaczął kręcić trochę w ETS-ie, dlatego też jakbyście mogli, napiszcie w komentarzach, czy chcecie oglądać ETS-a, czy ATS-a na kanale. Bo i wrzucałem również i to. Ogólnie tak, lepiej mi się gra w ATS-a, bardziej mi się podoba, ale widzę, że bardziej oglądalny jest Eurotrack. Choć teraz naprawdę tych dodatków ta Italia jest bardzo ładna, bo właśnie widziałem Brączka sobie jak grał. Jest też bardziej grywalny, że tak powiem, na multi ten ETS, więc no tutaj zależy od was, bo mówię, chciałbym prowadzić coś, żeby wreszcie wykorzystać tą kierownicę drugą, tą Logitecha. Myślałem też o jakiejś wyścigówce, coś w tym stylu, ale mówię, mamy w Requesta, myślę, że on powróci z czasem, no przynajmniej tą czwórkę będziemy musieli mieć, bo nie wiem jak Fliku, bo mało kiedyś w ogóle widzieliśmy się i słyszeliśmy, więc tutaj na pewno Fliku ma dużo już pracy, tak jak wcześniej bywało. Dawid nie ma kompa, bo też pytaliście, czemu właśnie Dawida nie było na Spin Tiresie. No jak ktoś śledzi tam Instagrama, nie ma kompa? Dawidka, no to coś mu się spaliło, chyba, z tego jak ja widziałem też. I na razie nie ogarnia, że po nowym roku dopiero będzie komputer drugi.
jeżeli będzie wracał w ogóle, bo też nie wie, czy jeszcze wracać, czy nie na YouTube'a, bo też zrobił sobie bardzo długą przerwę. Z tego co widziałem, to chyba kupił sobie Playaka i streamował. Właśnie w tym tygodniu miał chyba streamka z PlayStation. Może coś kiedyś wykminimy, bo Bronek ma właśnie PS-a. Tylko, że no mówię, trzeba byłoby jakąś chyba nagrywarkę wtedy. Nie wiem, jak to tam jest właśnie... Kurwa, ten już pan na podwórku się wiewał napierdolony. Na twórki nie otwierał. Właśnie ja nie wiem, czemu ja tak był ustawiony, że on tu se wchodzi, nie? Masaka, normalnie na podwórko się wjebał i tyle. Ale by tam trzeba było podgarnąć. Ja podgarnę. Ja już teraz przyjadę, bo ja chcę to zobaczyć, jak to będzie wyglądało, wiesz? To będziesz podgarniał? No, ja będę podgarniał. Dobrze, jak chcesz wysyp sobie to. Ja teraz sobie jeszcze przyjadę. Ogólnie weźmy sobie do tego kurwa fenda, bo on naprawdę mega fajnie wygląda w środeczku. Myślę, że te dwa akurat ciągniki na tych wąskich kołach dopasowaliśmy idealnie. Ale zimniorów będzie. No, powiem ci, kurczę, jest trochę tych pyrków. To już jest 20 ton gdzieś. Nie, czekaj, po 10 wchodzi na szczebę, 40. Tak? No, 40. Około 40 ton już zimniaczków żeśmy sobie przywieźli. Także no źle nie jest na pewno. Bo teraz takie nawiązanie do ziemniaków będzie i na pewno w tym odcineczku od zera, który pojawi się jutro. Żeby się tutaj tego dobrze złamać. No właśnie akurat idealnie wychodzi. Nie, naprawdę akurat jeśli chodzi o to gospodarstwo, to jest chyba jedno z lepszych, jakie udało mi się takie większe stworzyć na tej mapce. I fajnie, nadzieję... fajnie, wygląda w ogóle ta cała wioska teraz tutaj. Jak było to pole wcześniej na po drugiej stronie, no drogi, to wyglądało tak trochę pusto. A teraz jak jest te budynki, wszystkie, ten cmentarz i to naprawdę zajebiście wygląda. Nie? Jeszcze myślę, że jak dalej bym się rozbudowywał, bo tak jak miała trwać ta seria, to ogólnie ta wioska miała się powiększać i powiększać. Bo jak tam widzieliście, są wyznaczone tereny do sprzedaż i w ogóle, to tam mówię, w przyszłym czasie by się na pewno coś pojawiało. Był zamysł, że sprzedałbym na pewno jakiś kawałek pola za dobre pieniądze, po to, żeby ktoś się wybudował. No mówię, no na tą serię było wiele pomysłów. Czemu mnie to nie ma? Co? Czemu mnie to nie ma? Bo nie pomagałeś mi. Bo mi nie pomogłeś wtedy przy mapie. Zajebiście. A tu jeszcze jest jedno miejsce, to dla mnie. No, no i o. No co ci pomagałem? Pomagałem ci. Ja? W nagrywaniu odcinku. Tak. No dobrze, to cię napiszę zaraz. No. Flamaster tam mi przynieś, prawie będzie malować. No. Tylko jeden taki znak jest, czy więcej masz postawionych? Dwa. O dwóch wiem. Znaczy o dwóch pamiętam. A czy jest jeszcze jakiś? Nie mogę sobie przypomnieć. A tu wymarłe gospodarstwa są. Wymarłe, tu mi właśnie kurwa ziemniaki się zrobiły. Mi nagle aż zerwało. Czekaj, się postawię w sumie wiesz gdzie? Wysypał? No, przydało mi się. To czekaj, się zawrócę. Będzie łatwiej do wyjazdu, wiesz, bo ciężko ma. Ale kurde, ładne są te zestawy. Szok. No, fajnie wygląda. Powiem ci, a z miłą chęcią zrobiłbym sobie na tych maszynach jakąś dłuższą tą. Kurwa, co sypiesz? Już nie wgraliśmy tego moda właśnie na ten. Też boli mnie trochę, że kurczę, te ziemniaki nie dolatują jakoś tam dalej. No one nie chcą. Nie wiem czemu to tak jest, ale to chyba jest, zależy sobie od przyczepki. Ale było to mocne. Gdzie ty żeś pojechał? Co? A myślałem, że ty się sypać ten, a ty nie miałeś pełnego. Znaczy ja wysypałem jeszcze ten. Aha, to spoczko. Czy teraz mam 27%, nie wysypałem wszystkiego, nie wiem dlaczego. Ja myślę, że już teraz mi to starczy, to jak się sypie. Nie chcę jakiegoś długiego odcinka robić, bo chcę go sobie dzisiaj wrzucić na spokojnie. Ale ładnie, ja pierdzielę. No tutaj będzie ciężko pomysł na miniaturkę znaleźć, bo aż za dużo fajnych momentów jest i teraz zależy jeszcze, jak ta maszyna będzie działać. Mi się wydaje, że powinien dać czarną miniaturkę, niech ludzie się domyślają. Jo, taki clickbaitowy tytuł. Siema Marian, kurwa. No i byłem się, jak? Dobra, ogień tam suszarnia cały czas u nas odpalona na pełnej kukurydzy. Bole ziemniaki będzie suszył. Mordo, kot z psem kurwa biegną w powietrzu, patrz. Patrz jak poszedł przez po chałupie. Pierdolony na kościół. Co? No? Co z nim jest nie tak? Bo ich nie brałem, one gdzieś biegały po powietrzu. Ja. Mordo, jest kot. Skurwysyn klakier. Czekaj, jest pipek. Pimpuś kocze. Ja pierdolę. Ty powietrzu jeszcze konia gdzieś kiedyś widziałem, a nie. A to ty cień widziałeś tylko na podwórku teraz. No. Kurwa klakier. Opadł, nie biegnie, pan mu zmyślę śpię. Oj, dole zaraz. A ty skurwiel. No śmiechy, dobra. Trzeba się brać za robotę. Klakier. Ale pięknie to zimno. O, pięknie.
Ale tam nabierasz, kurwa, aż chyba zawadziłeś o beton. Mm. Kurwa macie. Co? Zawiesiłeś. Czekaj, ja to podgarnę. Mordo, zajebiście ci to idzie. Mi się bardzo podoba. Czekaj. A co ja miałem zrobić? Suszyć je. Nie. Na suszarnię. Jest, patrz. Udało mi się wreszcie ustawić. Co? Na kierownicy. Bo nigdy nie mieliśmy wyciągania tego, nie? Na ramienia. Ramienia. No na pokręcaniu. Nie. Na pokręcaniu masz, jak masz coś otwierane, zamykane, czyli na przykład chwytak. No ale w tym nie masz otwierane, zamykane. No dobrze, i nie działa, patrz. Trzeba przytrzymać czerwony i pa. I co? A, dobra. I działa teraz. Właśnie o, ostatnio to rozkminiłem, bo musiałem to w cyklopie rozkminić, bo innego wyjścia nie było. I kurczę, byłem teraz mega ciekawy, czy zadziała mi to również w ładowarce, więc spoko, że to się tak przypisało. Bo wtedy przypisywałem tylko do danej maszynki sobie. Też mi się to bardzo podoba. No i teraz chwila prawdy zobaczymy, czy ta maszyna będzie działała. Ty kurwa. No co sobie? Typa! Ta, są palety. Ale ogień, co? Tylko teraz musisz się odstawiać, nie? Jojo. Ciekawe, co się będzie działo, jak jej nie odstawię. Wybuchnie! Co? Przedmiot jest za ciężki. Kurwa, panie, ja z pudzianem do szkoły chodził. Ale to zajebiście, że działa. Ale ładnie to wygląda. Czekaj, się coś odpierdoli. Po drugiej stronie się paleta pojawi? Nie. O, ty się pociągnął. Ty! Co? Co? Dobra, ja nasypię jeszcze jedną co, łyżkę. Cała łyżka to była jedna paleta, czy co? No, prawie tak wyszło. A weź sypię jeszcze jedną całą łyżkę, zobaczymy w ogóle co z tego będzie. O kurwa, poczekaj. Bo jestem ciekawy. Dobrze, nie ma problemu. Tam, nie wiem, coś chyba pod koło mi wpadło. Czemu? Nie, ładuarkę podniosło mocno. Ale nie wiem, o co chodzi. Jestem ciekawy, co się stanie właśnie, jak paletę będzie ją pełną i nie odstawi jej, a będzie sypał na stale ziemniaki. Zrobi się tu kosz zasypowy, tak jakby. Myślisz? No patrz, na 100%. Mi się wydaje, że nie. Że nie będzie chciało działać. O, widzisz? I co? A z drugiej strony nie sypie? Nie, tak? Bo nie widzę na taśmociągu, że się pojawiało. Jo, widzisz, koc zasypowy. A. Fajnie to wygląda, kurde. Ja pierdolę, my w ogóle takich rzeczy nie używaliśmy, nie? Zajebiście. Co? Co? Nic się nie stało, kurwa. Nie pogiąłem nic. Świerdoliłeś? Biedny kurwa ten. Jezu, w tych wiatrach jest mało, boję się tu w ogóle jakoś manewrować. Jeśli mi tak brakuje tego... Czekaj. Kurwa, wycięli drzewa, pnie pozostawiali. Jest, ale nie przypisałem na kierownicę. Patrz, kurwa dziot. Jak tobie tam idzie w ogóle? Zajebiście. Ile tam? Przywieziesz mi jeszcze jeden transport? Tak. Dobra, no to spoczko by było. Jeszcze jeden przywiozę i nawet za chwilę, bo już właśnie kopię teraz, zaraz będę miał pełen zbiornik. Wysypię i będę jechał. Czekaj, da się tu jakoś fajnie od zewnątrz pozbierać to ziemię. A ty weź ten, ty paletę odstawię zaraz. Jo, ja chcę jeszcze zasypać ten kosz. A czym będziesz odstawiał? No mam ten. Muszę sobie widły zmienić, znaczy no. No widły dobra. A masz widły wzięte? Mam, właśnie przyszykowałem sobie to wszystko. Myślałem, że nie wziąłeś. Dobra, spoko. Fajnie tutaj do tych palet teraz by był ten widłak, co będzie z Malitów 19. No. Ale właśnie fajnie, że widłak będzie jakikolwiek. To by się właśnie tutaj nadawało idealnie na to, nie? Dobra, sypię i zaraz będę z jeszcze jednym zestawem. Jakby co. Widzę, że to kurde chcę jeszcze. Co? Dobra, będę sypał po prostu do fulla. Później jak już będę odbierał, to już odbiorę sobie kilka palet najwyżej. Żebym co chwilę nie musiał tych wideo sobie zmieniać. Bo faktycznie, no szybciej byłoby oczywiście, jeżeli sypałbym to z przyczepy od razu automatycznie, bo wtedy w manitce mam założone widły do palet i wiecie, to już wtedy automatycznie. A fajnie, bo to pod wiatą robić wszystko, nie? Żeby pod wiatą ta maszyna cała stała do tego i no. Wiesz co by można było? Co? Albo taśmociąg z wiaty wyciągnąć. Wiem, co można by było fajnie. Wjechać nim do wiaty, tylko nie byłoby jak sypać na niego. I se do przodu przejeżdżać cały czas. I paleta przy palecie by układało. To też nie jest głupi pomysł, nie? No. Nie wiem, czy tu w ogóle jest coś takiego jak pojemność? Jo! To 15 ton wchodzi. A ile jeszcze sypałeś? 14 coś, więc nie będę sypał więcej. Ale sprawdź. Co? Sprawdź, czy jeszcze wejdzie coś. No paręnaście kilo. A. To już nie opłaca mi się tego sprawdzać. Dobra, ja sobie wjadę, zostawię łyżkę. Ja zaraz będę, jadę jeszcze z jednym transportem. Okay. Już będę chwilę, mordę jeszcze jechał, bo mam małe problemy na trasie. To nie są małe problemy. Hamulce zamocowane. To jest tragedia. Nie, bo to... Boże, na wyciągnik. Hamulce dwuobwodowe, a nie przyzwyczajone.
Ja sobie już wiedziałem do jednoobwodowych. Dobrze, jak chcesz. No to obracanie by było kozackie. Jakbym miał przypisane sobie na tą... Na kurwa, ten napierdolę, to znowu do sklepu, bo browara idzie. Dobra, jestem. Uwaga, będę sypał z rozpędu. Czekaj, idę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale zajebiście łyżkę postawiłeś. Czemu? No dobrze, jest postawione. Pięknie to zrobił. Kurwa, dwa na raz? A co to? Pięknie tutaj widzę, że... Zobacz, że było wyspane, nie? Ale ujęcia to kurwa. Chyba wiadomości nagrywane to jest wszystko. Dobra, może ja wyjdę, bo nie chcę patrzeć. Na co? Pardon, monsieur. Dobra. Pięknie tutaj. A, zacopujemy sobie. Ale ładnie przyczepa tam podskakiwała do góry aż. Więc chyba masz jakiś zajebisty obciążnik do tego Deutscha? Ty już tylko miałeś nawet na swoim odcinku, tylko ty nie wiedziałeś, że tam jest kilka opcji i jemu się zakłada łańcuch. Ale zajebiście z tym łańcuchem, no już mieli. Ja już mam dawno ten obciążnik. Jaś tam z tą paletą. O, w kurwę mordo. Ty, weź tam następną, bo musisz przycapować. I cyk działa. Kurwa, ta pod tą halą by trochę nakład, co? No do góry jedna na drugą, żeby się zgniotły wszystkie ziemniaki, frytki będą się same robiły. Ale ten, fajnie tu też by było, na przykład z tym z taśmociągiem takim typowo. Zajebiście mordo postawiłeś ją. No inaczej nie muszę dopchnąć. A już jutro transport przyjeżdża, panie, bo na frytki do McDonalda pojadą. Dobrze, to jak będzie ta na frytkach, to mów tyle, że ta frytki od... Zajebiście ten bus, skąd go masz? Mordo. Też już dawno mam go pobranego. Fajny jest. Na serio się nadaje. Ale te obciążniki do 60 chyba od 3 PK twojego. Ty, fajny, ze środka załadowałem sobie wreszcie. Jak ja kurde ogarnięty. Dobrze, palety same się tworzą, ta się trochę zbugowała, bo się przesunęła i teraz się w ziemniaki wysypują na ten, na ziemię. Ale to nic. Pierdolisz. Nie no, żartuję. No nie wiem, czy może z tego na ziemię się sypać. Nie, na pewno nie. Bo te paloty przecież automatycznie się włączają. Automatycznie się tworzą, więc raczej na pewno nie możesz na ten, na... sypać na ziemię. Dobrze. Pięknie ci to idzie, mordo, naprawdę. Zajebię ją. Może uważaj, bo deski się wypierdolszą. Sami budowaliśmy te palety. Całą noc, cały dzień. Ile tam jeszcze masz w tym zbiorniku? 10 ton. A ile w palety wchodzi? W tonę, to pewnie z tona wchodzi. Czy półtora. No zobacz, jak nabijesz. Może tylko traf. Uwaga, czy bolek trafi. Pięknie. Ile? Dwie tony. No kurwa, w życiu bym nie pomyślał. Nie, dobra, trzeba powiedzieć 2000 litrów, bo przecież ten... Zaraz będzie przepichane. A tu koguta zacapuje i kurwa widzą sąsiady, że robimy coś pod wiatą. Wygląda kurwa jak jakaś powiększona kopaczka. Do ziemniaku, no dobra. No i ono, wprawdzie to ma rację. Bo przecież te ziemniaki z tyłu też tak wszystkie idą, tylko tego taśmociągu z tyłu nie ma w kopaczce. Ale pokopał tym. Możemy jechać, zacapować tu w dół. Tylko kurwa nie wiem na co napędzanie będzie. Właśnie to mnie zastanawia. Na co to jest napędzanie, jeżeli wałek się nie podłącza? A węże się podłączają jakieś? Nie. No to ani tu na hydrauliczne nie jest, ani nic. Ma silnik elektryczny pewnie w sobie. To napęd na koło jest pewnie. Gdy się nie kręci, to działa. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, no nie wiem na co to się napędza. Jestem ciekawy, jak paleta na palecie wygląda. Ja pewnie ten, ja, a bo tu trzeba korbą kręcić z drugiej strony, wtedy to działa. No nie no, raczej palety na paletę chyba nie możesz układać, nie? Czy no, można? Właśnie, kurde, powinno się. Dalej, dobry! Za daleko, cofnij. Dobra, dawaj na dół. O! Oj, Jezus! Ach. Super. Ogień do tyłu, jeb w bramę. Je po blachy. Ej, kurde, później jak się to nacapuje, to ci powiem, kurde, i nowy tylko. Ale by film z tego nagrał, zobacz, takie ujęcie ładne. Kurde, przez siebie pierwszy raz nie trafiłem. Zobacz, jakie ładne ujęcie. Czego nie widziałem, przepraszam. Nie, no powiem wam, ja nie trafię teraz. O, tu za bramy bym ujęcie zrobił. Zobacz, piękne. Kurwa, wygląda jakbyś chciał się spytać o nagrywanie. Nie no. Ale kurwa, ma ordo barsz sosnowskiego, tu rośnie, trzeba go wytępić. O, teraz cofasz, patrz jakie ładne. Zobacz. Mi, kurwa, co za poplon jest nasiany tutaj u nas? Nie, ujęcie nagrywam. Czy żeś kombaj tam czyścił? Ja do filmu nagrywam ujęcia.
Dobra, chciałbym to ponagrywać. Ja tylko z zabrałem ponagrywam. Weź teraz sami mi ładnie nagrać. Ej, to jest ta sama wiata, co mam na odze? Tak. Tylko przerobione. Ładna. Terrorystycznie. Wezmę ją się na serię. Dobrze, jaką? Nie, Brązkowice V8. I chuj, 500 komentarzy już dzisiaj u mnie. Dzięki, mordo. Kiedy Brązkowice? A tu na warsztacie masz jakieś narzędzie fajne? No, a tam ino kurwa kanał on jest zrobiony. Jak się kurwa drzwi nie da otworzyć? Bo ja mam klucz tylko, wiesz? Kurwy się nie otwierają. A co ty chciałeś? Przecież są otwarte drzwi. Nie. A, u mnie się nie otworzyły. Co ty odpierdolił? No bo się bugują te drzwi u ciebie przecież. Tak samo jak ja miałem postawiony serwer, to na kurnikach też nie mogę bram otworzyć. Miałem normalnie, coś popsuł wszystko, kurwa, zaraz nie działy pewnie te. Ale zajebać sprzęt, nie? Nie chcesz wjechać ładowarką na ten? Na co? Na warsztat, tu ja już w kanale czekam mocno. Czekaj, bo jeszcze jedną... To weź podjedź, zobacz, czy tu olej nie trzeba wymienić. Ojej, to ujęcie zacapować. Ty, to ja z ziemniakami tam podjadę. No bo nie wiem, jakie próbki zrobimy, czy coś. Lepiej zajebiste, mordo, szkoda, że nie ten. Szkoda, że nie gra na kierownicy. To bym ten, by lepiej to wyglądało. Kurwa, jak ja miałem teraz 10 ujęć już. Ej, ale bym sobie nagrał takie coś, nie? Wiem, żebyście chcieli, ale kurczę, no nie wiem, czy będzie czasu aż tyle, żeby takie coś zrobić. O, tu jeszcze fajnie, bo capuję sobie na paletę. Jest zajebiste, te palety to jest naprawdę bajka, nie? Robota. Fajnie to wygląda. Dobra, mam jechać ładowarką na warsztat, czy co? Tak, możecie jechać, bo to piękne ujęcie końce. Ale poszedł. Szybciej się, jakieś już umie zamknąć drzwi. Może... Kurwa, nie te! A które? Te drugie. No ja nie widzę. Weź otwórz sobie najpierw, co? No nie mogę ich otworzyć. No ty staniesz, patrz. Weź na zablokowane, patrz. To poczekaj, ja na warsztat wejdę od razu. No wiedź ty! Co? Wiedź ty, bo ja nie mogę, bo mam drzwi zamknięte. A to jak ja wejdę tam do środka? Co? Wjeżdżaj. Dobra, teraz tu wjedziesz. Chyba czy nie? Nie wiem, czy chcesz, żebym w to wsiadł. O, wjadę. Kieruj mnie tam, bo nie widzę. No, dobrze. Prawo. O, dobrze, pięknie wygląda. Super. O, dobra, litera. Co zmieniamy? Co? Nie wiem, olej, przekładni. Panewki trzeba zjąć. O, ale zacapowałem ujęcie, piękne z namanitu. O, no, super jest. Zajebiście, mordo. Jezu, kurwa, warsztat Dumańka. W tym odcinku, mordy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że akcja wam się spodobała i udało nam się coś wreszcie przetestować, czego jeszcze wcześniej nie było. Także co, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zostawcie łapeczkę w górę i jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, pamiętajcie o dzwoneczku, bo jak wiecie, będziemy sobie tak nieregularnie wrzucać, to lepiej, żebyście wiedzieli, kiedy jakiś filmik pada, albo jak się live pojawi. Także co, ja wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję, do kolejnego odcineczka. Strzoleczka, trzymajcie się, cześć!